Języki obce. Dzwinka Matyjasz i Natalka Śniadanko. W drugim dziś wydarzeniu w ramach cyklu Języki obce zabiorą głos pisarki z Ukrainy. Dzwinka Matyjasz i Natalka Śniadanko. Na początku tego roku po polsku ukazały się ich książki prozatorskie. Powieść o ojczyźnie Dzwinki Matyjasz traktuje nie tyle o kraju, co o ludziach. O życiu, miłości, smutku i pamięci. O tym, że ojczyzna jest tam, gdzie żyją lub spoczywają najbliżsi. To zapamiętany krajobraz, zapach ogrodu i domu. To miejsce, za którym tęsknimy. Autorem przekładu jest Bohdan Zadura. Lubczyk na poddaszu Natalki Śniadanko uruchamia zmysły i wytrąca czytelnika z codziennej rutyny. Kieruje uwagę na detale otaczającej rzeczywistości i relacje międzyludzkie. Inspiruje, by zatrzymać się w powszednim zabieganiu. Po tej lekturze zaczyna się smakować każdy dzień. Autorką przykładu jest Ksenia Kaniewska. Spotkanie poprowadzi Michał Nogaś. W nocy obudził ją nagły przebłysk świadomości. Łańcuch. Tu w nim kryje się cała zagadka. Był to taki sam łańcuch, jaki kiedyś, jeszcze w czasach głębokiego dzieciństwa, leżał pod łóżkiem. Pierwsze ogniwo łańcucha przyszło pocztą, kiedy tato przyjechał do domu z pracy za granicą na kilkutygodniowy odpoczynek. Gdy mama znalazła w skrzynce awizo, zdziwiła się i po drodze do szkoły zaszły z Saroną na pocztę. Paczka okazała się niewielka, ale wyjątkowo ciężka. Ze wszystkich stron oblepiona amerykańskimi znaczkami pocztowymi, a w kąciku pakunku niewyraźnymi grzymołami napisany był adres. Mama długo przyglądała się literom, zanim rozpoznała nazwisko wujka Stefka. Sarona pamięta, jak ciężko im było nieść paczkę. W końcu rozsupłały porządną plątaninę sznurków i powłokły zawinięty w folię ciężar za sobą po śniegu. Wujek Stefko wiele lat temu jakimś chytrym sposobem uciekł do Kanady. Jego mama, pani Stefa, mieszkała w sąsiedniej chacie obok dziadków Sarony. Tato wujka Stefka zginął na wojnie, a on sam przez wiele lat regularnie posyłał matce paczki z aspiryną, kawą i swetrami z Angory. Aspirynę i kawę pani Stefa rozdawała znajomym i sąsiadom, a swetry, nie wiedzieć czemu, co do jednego jaskrawo-różowe, starannie składała na strychu, gdzie żywili się nimi mole. Ale troska jedynego syna ogromnie ją wzruszała i mogła godzinami opowiadać, jaki to ten Stefko jest dzielny. Wujek Stefko pracował na budowie, gdzie przydarzył mu się nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego prawie stracił słuch. Od tego czasu firma wypłacała mu hojną rentę, za którą kupili sobie z żoną domek za miastem, a potem żona porzuciła mycie naczyń w wielkiej restauracji, czym wcześniej zarabiała na życie. Żona miała na imię Luzka i też pochodziła z babcinej wioski. Uciekła do Kanady razem z wujkiem Stefkiem. Dzieci wujek Stefko i ciotka Luzka nie mieli. Co 2 lata przyjeżdżali na wieś i odwiedziny te nie ustały nawet po śmierci pani Stefy. Zawsze dużo wcześniej uprzedzali o swoim przyjeździe i zgodnie z precyzyjnie ustaloną i na stale utrwaloną konsekwencją, która odpowiadała surowej, choć i odwróconej hierarchii związków rodzinnych, odwiedzali najpierw sąsiadów, następnie dalekich kuzynów, a potem brata Luzki, który był jedynym jej bliskim członkiem rodziny, bo rodzice dawno umarli. Do ich wizyty mama Sarony przygotowywała się ze sporym wyprzedzeniem i bardzo przeżywała, czy zagranicznym gościom spodoba się jej poczęstunek. Nawet myła okna i robiła w domu generalne porządki, które nazywała prawdziwymi porządkami, w odróżnieniu od tych powszednich, cotygodniowych porządków zwyczajnych, których nie czyni się z taką dokładnością. Chciała, żeby wszystko w ich skromnym mieszkaniu wyglądało choć trochę bardziej godnie. Najpierw Stefko i Luzka odwiedzali dziadka z babcią. Babcia traktowała tę wizytę nie mniej odpowiedzialnie, dlatego też mama musiała pomagać w prawdziwych porządkach także i u babci.
Kilka razy zbierali się na poważne narady, układali listę spraw, które trzeba załatwić przed przybyciem gości, wymyślali menu, dzielili obowiązki. Babcia zawsze piekła placki na obydwie wizyty, mama przyrządzała mięso w galarecie, bo wszyscy uważali, że jej wychodzi ona bardziej klarowna i smaczniejsza. Poza tym babcine placki łatwiej było przetransportować niż kruche i wyszukane, dekorowane własne roboty specjałami i owocami mamine torty, które tak lubiła Sarona. Oczywiście mama tak czy inaczej piekła minimum jeden tort, przecież gości obowiązkowo wstąpią i do niej. Oprócz nóżek, kilku sałatek i zakąsek koniecznie szykowała jeszcze kilka dań na ciepło, barszcz i deser, a potem już placki i owoce z kawą. Na deser babcia przygotowywała słodką galaretkę, a mama suszone śliwki ze śmietanką nadziewane orzechami włoskimi. Oczywiście przyzwyczajeni do dietetycznego, bezcholesterolowego odżywiania się, zamorscy kuzyni nie mogli podołać nawet 1/10 przygotowanego dla nich przyjęcia. Ale szeroki asortyment potraw był kwestią prestiżu i babcia z mamą więc nie miały zamiaru ograniczać ich liczby. Wujek Stefko mimo aparatu słuchowego mało co słyszał i dlatego podczas rozmów z sąsiadami i krewnymi przeważnie tylko potakiwał z poważną miną, a Luzka co roku się dziwiła, dlaczego ani babcia, ani mama nie mają maszynki do obierania kartofli. Przecież to takie wygodne. A jeszcze dziwniejszym zwyczajem jest picie ze szklanek umytych ręcznie, a nie w zmywarce. Przecież oni wyglądają, jakby były brudne. I w ogóle, podróżowanie po Ukrainie jest takie męczące. Nawet płuca nie wytrzymują. Takie tu ciężkie powietrze. Po godzinie sztywnej konwersacji i napiętego milczenia goście zostawiali na stole kilkadziesiąt dolarów, niby napiwek w restauracji, i żegnali się. Czasem nocowali u mamy i wtedy obowiązkowo zapominali jakichś swoich osobistych rzeczy, które też miały być traktowane jako bardzo taktowne i bardzo wartościowe prezenty z Zachodu. W ten sposób mama uzbierała całkiem pokaźną kolekcję nylonowych nocnych koszul Luzki, białych skarpetek wujka Stefka, dwa jaskrawo-różowe swetry z Angory, takie same jak swego czasu otrzymywała w paczkach mama wujka Stefka, kilka wielgachnych słoików aspiryny i prawie pełne pudełko talku, którego wujek Stefko zapomniał z toalety. Do mamy też od czasu do czasu przychodziły paczki od wujostwa z Kanady. W paczkach oprócz aspiryny za każdym razem mieścili się po 2-3 suknie wieczorowe i buty na wysokich obcasach. Suknie były niebieskie, pomarańczowe albo fioletowe, zawsze w rozmiarze 53. A buty idealne w tym samym odcieniu, ale rozmiar 36. Mama przez całe życie nosiła ubrania w rozmiarze 40, a buty 39. A poza tym, czy miałaby dokąd chodzić w takich sukniach? Dlatego też zawsze dawała je dziewczynkom na ubranka dla lalek. Tkaniny wystarczało nie tylko dla wszystkich lalek, ale też także dla samych dziewczynek. Od czasu do czasu dziewczynki z sąsiedztwa prosiły mamę, żeby przeszyła którąś z sukienek i w ten sposób powoli uzbierała się cała kolekcja mody. Z okazji urodzin dzieciaków czy podczas innych rodzinnych uroczystości organizowano więc pokazy. Zawsze odbywały się w bardzo wesołej atmosferze i Sarona do dziś przechowuje kilka sukienek jako najbardziej kolorowe pamiątki swojego dzieciństwa. Tym razem pakunek wcale nie wyglądał na transport modnych sukienek. Kiedy w domu z niemałym trudem rozerwały ciężkie pudło, wypadło z niego ogniwo grubego łańcucha. Metal głucho stuknął o podłogę, wszystkich aż przeszedł dreszcz. Mama z tatą spojrzeli na siebie i zaczęli uważnie oglądać papier w poszukiwaniu jakichś wyjaśnień, ale w paczce nie było ani listu, ani kartki, ani nawet tradycyjnego słoika aspiryny. Tato z początku zaproponował, żeby wyrzucić łańcuch, ale mama namówiła go, żeby poczekać, bo anusz wujek Stefko przyjedzie i będzie się dopytywać, gdzie jego dar. Przesłanie takiego ciężaru pocztą kosztuje pewne niemałe pieniądze. Później przyszły jeszcze 4 czy 5 paczek z takimi samymi pokaźnymi segmentami łańcucha, chociaż kształt ogniw ciągle się zmieniał, tak jak zmieniały się odcienie srebrzystego koloru, na jaki był pomalowany. Sarona z matką cierpliwie targały ciężary z poczty.
Przystosowywała do tego wózek, którym woziły na bazar worki babcinej cebuli. Cebulę musiała sprzedawać, kiedy kończyły się przysłane przez ojca pieniądze. Ogniwa łańcucha na początku składały pod łóżkiem sarony, a potem zawlokły całość na strych. Pewnego wieczora zadzwonił wujek Stefko, co samo w sobie już było niezwykłe, przecież w związku ze swoją głuchotą rzadko używał telefonu. Luzka zaś uważała, że takie połączenia są zbyt drogie, dlatego pozostawała przy krótkich kartkach z życzeniami na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Wujek Stefko długo coś wykrzykiwał do słuchawki, którą zdziwiona i przestraszona mama odsunęła od ucha na bezpieczną odległość, a z jego poplątanego monologu powoli wyjaśniało się, że łańcuchem pragnie ogrodzić grób matki, lecz w żaden sposób nie może określić się z ostatecznym projektem. Zleca go to w jednej, to w drugiej firmie, a oni tylko groszy zderają i nieczny roblat. Ale to wszystko jest bez znaczenia, bo on nie ma zamiaru oszczędzać w tak ważnej sprawie. Dlatego też niech łańcuch na razie leży u nas. A kiedy przyjedzie tato i już wszystkie segmenty będą na kupie, to wujek też przyjedzie, razem zaniosą łańcuch na cmentarz i zrobią wszystko jak trzeba. Od tego czasu minęło kilka lat. Nadeszło jeszcze z 10 paczek, Sarona wyjechała uczyć się do innego miasta, a pewnego razu, kiedy poszły z mamą na cmentarz posprzątać na grobach babcinego brata i jego żony, jak to robili co roku, Sarona już z daleka zobaczyła monstrualną konstrukcję na grobie matki wujka Stefka. Oprócz masywnego łańcucha grób ozdabiał jeszcze marmurowy pomnik, który przedstawiał staruszkę w chustce i z kotem na kolanach. Głowy kobiety i kota były nieproporcjonalnie wielkie, a oczy upiornie wyczyszczone. Pomnik był widoczny z każdego rogu niewielkiego wiejskiego cmentarza. Mocno kontrastował z resztą grobów, był jakimś obcym ciałem pośród tych prostych, nieociosanych, drewnianych krzyży, prawdziwych kwiatów, cienistych drzew. Wcześniej Sarona lubiła chodzić na mogiłki, jak nazywała cmentarz babcia, akcentując o. Było tu bardzo słonecznie i zupełnie niestrasznie, jak to często bywa na innych cmentarzach. Saronie podobała się prostota drewnianych krzyży, które robił jedyny wiejski stolarz, a przed nim jego ojciec i dziadek, którzy też byli jedynymi wiejskimi stolarzami. Ale teraz atmosfera tu się zmieniła. I co właściwie się w niej zmieniło, Sarona zrozumiała dopiero po pewnym czasie, po kilku latach, kiedy modę na monstrualne pomniki i łańcuchy zaczęli naśladować inni kuzyni zmarłych, przenosząc do wsi stylistykę współczesnych cmentarzy, upiornych i karykaturalnych, ze swoją wystawioną na pokaz niejakością. To myślę, że możemy przejść do trzeciej i ostatniej części naszej rozmowy. Ona związana jest z pytaniem, które postawili pomysłodawcy i autorzy tego festiwalu. Otóż zanim jeszcze zaczęliśmy przygotowywać się do portu, to powiedziano nam, że będziemy zadawali męsko-damskie pytania. I trochę o takim sporze o płeć, o pojmowaniu płci społeczno-kulturowym. Chciałbym, byśmy jeszcze na koniec porozmawiali, czyli to jest takie bardzo popularne słowo, które z angielskiego przeszło już chyba do języka polskiego i stało się częścią naszego słownika, czyli o gender. W ostatnich tygodniach i miesiącach w Polsce trwała dyskusja na temat tego, czy gender jako ideologia jest zagrożeniem dla naszego świata, czy nie. Różne padały argumenty, ale pomyślałem, że my właściwie chyba powinniśmy zacząć od pytania, czy o ideologii gender, o gender i w ogóle o takim podziale na to, co damskie i męskie w kulturze na Ukrainie się mówi, czy nie? To zależy. Właściwie ja absolutnie rozumiem, dlaczego takie głosy padają, że gender jest zagrożeniem. Jest zagrożeniem. Zawsze, kiedy jestem w takim towarzystwie typowych ukraińskich rodzin, niezależnie młodych czy starszych, i jedziemy na przykład gdzieś za miasto, żeby tam smażyć jakieś kiełbaski,
to ja jak najbardziej się staram trzymać się strony męskiej, bo to jest strasznie wygodne, kiedy się siedzi po prostu przy piwie, a dziewczynki tam biegają i wszystko szykują. I wtedy bardzo dobrze rozumiem, że ja bym też była przeciwko genderowi. Tak na poważnie? No poważnie, żebyś poważniejszego. Dzinka Matijasz, kiedy o tym rozmawialiśmy, powiedziała, że jej zdaniem to jest taki podział na Ukrainie. Kobiety, mężczyźni, feministki i tu trzy kropki. Nie ma drugiej strony. Feministki są gdzieś tam, gdzie prawy sektor. To jest właśnie z tego typu. Benderowcy, feministki, prawy sektor. Ale naprawdę, czy tak są postrzegane? Naprawdę. Aha, czyli powiedziała też Dwinka, że są jak młode wino, niedojrzałe jeszcze feministki ukraińskie. To może właśnie dlatego są w tamtej części, czy nie? No są różne, są bardziej dojrzałe, mniej dojrzałe. No dobrze, ale to w takim razie rozumiem, że nie ma prawdziwej, otwartej dyskusji na temat tego, co damskie i męskie w kulturze na Ukrainie, tak? To jest ciągle jeszcze teren niezdobyty. Dyskusji nie ma, jest jasność. Wszyscy uważają, że nie mamy problemu genderowego. Ostatnio właśnie w Kijowie, o czym już wspominałam, miałam taki dialog z dziennikarką, z taką bardzo znaną dziennikarką. To był taki pomysł właśnie rozmowy kobiecej i rozmawialiśmy o tych różnych problemach. Na końcu dyskusji na sali studentka, taka bardzo młoda studentka, zabrała głos i powiedziała, że w sumie ona nie widzi, na czym polega ten problem. Przecież w Ukrainie jest dużo lepiej ze sprawami genderowymi niż wszędzie na świecie, bo kobiety są bardziej doceniane niż mężczyźni. Oni mają takie prawo, że nie tylko mogą pracować i utrzymywać rodziny, co jest często widziane, a jeszcze robić tą robotę domową, więc są silniejsze od mężczyzn i to jest skutek i gender zwyciężył. Jasność. A w literaturze? Bo Dwinka Matijasz powiedziała dzisiaj, że ma takie wrażenie, że ostatnio 90% tekstów, które czyta i które do niej docierają, które rozumie i z którymi się identyfikuje, to są teksty pisane przez kobiety, bo ma wrażenie, że kobiety lepiej ją rozumieją. Ty masz podobnie? Tak, i to jest właśnie nic dziwnego, bo teksty pisane przez kobiety, nie tworzone w stylistyce literatury kobiecej dopiero powstają na Ukrainie i to jest nowy, dosyć nowy taki nurt i z tego coraz więcej, co tutaj jest akurat bardzo dobrze się rozwija, czyli pozytywnie. Czyli właściwie to my sobie nie potrafimy z gender poradzić, bo wy jesteście przygotowani na taką dyskusję już, gdyby do niej doszło. No wszystko jest jasne, tak. Mam teraz jeszcze takie pytanie do Państwa. Jeżeli jest jakiś pomysł, ktoś z Państwa ma chęć na zadanie pytania Natalce, to możemy to w tej chwili zrobić, jeżeli Państwo są zainteresowani. To zawsze ten trudny moment, bo nie wiadomo, czy ktoś ma odwagę. Ja wiem, ale zapaliło się światło. Zanudziliśmy wszystkich. Tak? To pójdziemy już. Dobrze. To bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Przypominam o dwóch książkach, które naprawdę są godne polecenia, wydane przez Biuro Literackie. Jedna to Powieść o ojczyźnie Dwinki Matijasz, która Państwa bardzo serdecznie pozdrawia, chorując w Kijowie. Natalka Śniadanko, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, że przyjechałaś do nas. Ja też dziękuję. I polecam Lubczyk na Poddaszu. Dziękujemy. Aha, jeszcze jedna ważna informacja, dlatego że goście z Ukrainy w tym roku są bardzo ważni na naszym festiwalu. Jutro o 18:00 w tym samym miejscu profesor Inga Iwasiów. Nie trzeba jej oczywiście przedstawiać. O męskim głosie Ukrainy będzie rozmawiać. O Aleksandrii Waneć i Andrii Lubka. Zapraszamy jutro wieczorem o 18:00. I dziękujemy raz jeszcze. Dobranoc.